Adrian Banaszek, Banaszek już kurek puścił, wieże Banaszek, Adrian Banaszek, no jaka radość i to zwycięstwo Adriana Banaszka. Gratuluję dzisiejszego startu, rewelacyjny wynik. Jaka ocena? Dziękuję bardzo. No jak najbardziej pozytywnie, tym bardziej, że startowałem tutaj tylko sam, ode mnie z drużyny. Nie miałem nikogo do pomocy, a mimo to udało mi się sięgnąć po zwycięstwo. Od początku mnóstwo ataków. I odjechało finalnie około 12 chyba zawodników. No a około 20 km do mety zaatakowałem jeszcze raz. Udało się odjechać w czterech. Była to dla mnie lepsza jeszcze, tym bardziej lepsza możliwość, gdyż czuję się lepszy z takiej mniejszej grupki. Tym bardziej, że z tyłu zostali szybcy zawodnicy. A no, około 10 do mety zaatakowałem sam, przeskoczyłem Dariana Kurka i finalnie pokonałem go na finiszu. Jaka była taktyka? No, ciężko mieć jakąkolwiek taktykę, gdy startuje się samemu. Niemniej jednak przewidywałem bardzo ofensywną jazdę od początku. No i udało się, tylko ofensywa się dzisiaj liczyła. Który fragment trasy był najłatwiejszy? Najłatwiejszy? Nie było dzisiaj łatwych momentów, bo o ile na początku wyścigu było dużo bruków, dużo szutrów, czyli takiej słabej nawierzchni, to na koniec tutaj od Płońska było ciągle pod wiatr i również było bardzo, bardzo ciężko, więc cała trasa bardzo selektywna, bardzo interwałowa i bardzo ciężka. Jakie wnioski na następne starty? Myślę, że teraz najbliższe starty będą z drużyną, więc na pewno będzie łatwiej. Mam nadzieję, że moja forma się utrzyma do końca sezonu. Jakimi osiągnięciami możesz się już pochwalić? To znaczy, akurat 4 dni temu wygrałem Memoriał Królaka w tym roku. Byłem również drugi na wyścigu w Chrząstowicach w tym roku. No tak, wydaje mi się, że jestem przyzwoitym sprinterem. Byłem 10 na Mistrzostwach Europy w Tartu. Byłem uczestnikiem Mistrzostw Świata. Więc jest tych małych sukcesów wiele, ale tak mówię, brakuje takiego dużego sukcesu. Mam nadzieję, że on nadejdzie. No w takim układzie życzę powodzenia i jeszcze raz gratulacje dzisiejszego startu i zwycięstwa. Dziękuję jeszcze raz. Panie marszałku, oglądał pan prawie cały wyścig, był pan na starcie. Chciałbym, żeby pan powiedział o tym zaangażowaniu kolarzy oraz o tej pięknej ziemi mazowieckiej, którą mieliście na trasie. No, obserwowałem cały wyścig, bo miałem tę przyjemność i właściwie po raz pierwszy wielką przygodę, żeby móc patrzeć na cały wyścig. Wyścig bardzo trudny moim zdaniem, no, ponad 205 km i 4 odcinki takie, które no, ciężko przejechać w wolnym tempie, a oni jednak potrafili pokonywać to w tempie ponad 35-40 km na godzinę. Moim zdaniem to jest bardzo pierwsza udana. Chciałem też podkreślić bardzo wielkie zaangażowanie służb porządkowych, policji, którym bardzo serdecznie dziękuję, bo było bardzo bezpiecznie, strażakom, którzy właściwie obstawiali nawet małe wyloty dróg gminnych. Także świetnie zorganizowany, no, znakomita oprawa też, powiedziałbym, taka medialna. Też widziałem transmisję na żywo, którą prowadziliście. Także super. Obiecuję, że zaangażujemy się, mówię tu o samorządzie województwa, żeby na stulecie ten wyścig Bitwa Warszawska był markowy nie tylko dla Polski, ale dla Europy. Bardzo cenne słowa, szczególnie, że trzeba wesprzeć Darka Banaszka, który naprawdę zaangażował całe swoje życie, bardzo się zaangażował w to, co robi, w kolarstwo w ogóle. Właściwie wszystko by oddał za kolarstwo i teraz chce stworzyć wielki wyścig i ta inauguracja była właśnie teraz. I to piękne zwycięstwo. Tak. Jeszcze jedno zdanie, no, dwóch synów i bratanek w czołówce wyścigu, więc naprawdę ja też gratuluję bardzo panu prezesowi Banaszkowi, bo on jest pasjonatem, to widać, oddaje całe serce, przeżywa do końca, no i bardzo się cieszył. Ale teraz chciałbym, żebyś ty powiedział, bo to tak łatwo się mówi, ale jak ojciec organizuje, to jechać w tym teamie i po prostu no, nie wypada zawieść właściwie
tego, tej najważniejszej osoby w życiu. Dlatego chciałbym, jak ty to wszystko przyjmujesz. No tak, ja nastawiałem się na ten wyścig już bardzo długo. Od bodaj 2 miesięcy. A ostatnio nawet zrezygnowałem z wyścigu w Czechach. Za co dziękuję mojemu dyrektorowi, że pozwoli mi tu przyjechać na ten ważny wyścig dla mnie i dla mojej całej rodziny i dla Mazowsza. Bardzo się cieszę. Bardzo ciężki wyścig. Ale nie mógł się lepiej chyba dla mnie zakończyć, tak? Obserwowaliśmy całą walkę na trasie. Nie było tak łatwo w tej ucieczce, że to akurat ty musisz wygrać, że ty możesz wygrać. To trzeba było jeszcze, to nie chodziło o żadne dogadanie się. To właściwie jak zaatakował Adrian Kurek, to przecież myśleliśmy, że to on właśnie przyjdzie pierwszy na metę. Tak, zacząłem uciekać z Adrianem Kurkiem i skończyłem z nim ucieczkę, bo przecież uciekaliśmy już na 10 kilometrze, przez ponad 30 kilometrów. Także dałem z siebie wszystko dzisiaj. I ostatnie 20 kilometrów pod wiatr do Płocka to była straszna mordęka, no ale udało się. I to jest piękna nagroda właśnie dla ojca. Z nami są również posłowie, przyszli posłowie, kandydaci do parlamentu. Ja chciałbym tylko zaapelować, żeby ten parlament, który powstanie, a mam nadzieję, że pan również nim będzie uczestniczył, będzie zajmował się również sportem, że sport nie będzie to tylko takim dodatkiem do kożucha, że tylko wtedy, kiedy są sukcesy, to są politycy, to wtedy się znajdują, to wtedy przychodzą, ale ja wiem, że pan ma duszę sportowca i dlatego też, a ponieważ wychodzi pan z Warszawy, to nie może pan takiej duszy nie mieć. Tak, to prawda, że sukcesy w sporcie buduje się przez wiele, wiele lat. To wielkie gratulacje dla zwycięzcy, ale też wielkie zobowiązanie nasze wszystkich polityków. Tutaj już pan marszałek Adam Struzik złożył poważne deklaracje i myślę, że polski rząd, polski parlament też takie deklaracje powinien poczynić. Ale zwłaszcza, że taki wyścig jak ten, no to są dwie rzeczy razem. Bo z jednej strony to jest sport, ale też fantastyczna idea upamiętnienia takiego aktywnego, sportowego bohaterów wojny 1920 roku i bitwy warszawskiej. Więc połączenie sportu, kultury i budowania tożsamości narodowej. Szalenie ważne dla organizatorów. Wielkie, wielkie gratulacje, bo naprawdę wielka sprawa. No i pokazuje ten wyścig, że Polska jest zjednoczona. Mimo tych wszystkich różnic, które niektórzy chcieliby znajdować między Polakami, to widać, że takie imprezy jak ta Wielki Wyścig, Bitwa Warszawska jednoczy wokół tego projektu wszystkich, bez względu na kolor właściwie partyjny. I to cieszy, i to napawa optymizmem. Dobrze, że są takie rzeczy, które jednoczą. Dobrze, że sport jest tą dziedziną życia, która potrafi połączyć polityków z różnych opcji politycznych. Podobno Polacy zdają się na dwóch rzeczach, na polityce i na sporcie. Więc fajnie, że chociaż przy sporcie się jednoczą. Najważniejsze, że ty wygrywasz, najważniejsze, że ścigasz się, że umożliwia ci się tobie się to ściganie, ale chciałbym, żebyś teraz, to ostatnie słowo należało również do ciebie, o tej przyszłości, o tych marzeniach oraz o tym, co jeszcze chciałbyś w sporcie osiągnąć. Ja myślę, że moje marzenia są bardzo duże. Marzyłbym również, żeby powstała fajna drużyna naprawdę, taka na Mazowszu. Przynajmniej na poziomie kontynentalnym, bo to jest ogromny region, a niestety nie mamy tych drużyn za dużo. Niemniej jednak to jest właśnie moje marzenie, żeby znaleźć się w takiej drużynie i pokazać całej Polsce, że właśnie kolarstwo na Mazowszu jest bardzo, bardzo silne. Bo mamy przecież mistrzów Europy, mistrzów nawet świata na torze. I to jest ogromna podstawa, tak? Mam nadzieję, że to się spełni. Życzę tobie tego. Wszyscy trzymamy kciuki za twoją pomyślność. Tak jak jesteśmy Polakami, tak chcielibyśmy, żebyś zwyciężał. I ten uśmiech, żeby zawsze gościł na twojej twarzy. Masz taki piękny uśmiech, że naprawdę wszystkie dziewczyny to naprawdę jak na ciebie patrzą, to są zachwycone, że potrafisz wygrywać, potrafisz się męczyć, ale jeszcze w jaki sposób? To już jest tylko twoja tajemnica. No dokładnie, ale akurat liczy się głowa, tak? I to nie nogami się wygrywa, tylko głową. I myślę, że to dzisiaj udowodniłem. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Wielkie gratulacje dla zwycięzcy. No, wszystkiego najlepszego. Pan? Marzeń, których powiedział Adrian. No wydaje mi się, że Mazowsze stać na to, żeby mieć własną markową drużynę, bo ta marka Mazowsze jest już dzisiaj znana w Europie. Jesteśmy jednym z najlepiej
rozwijających się regionów i może powinniśmy się zastanowić. Oczywiście to wykracza poza możliwości samorządów, ale trzeba się zastanowić, jak ze współpracy z przedsiębiorstwami, z firmami, z biznesem, czy nie możemy stworzyć takiej drużyny właśnie pod marką Mazowsza. Panie marszałku, cenne słowa, trzymamy za to słowo i chciałbym, żeby się pan tak mocno włączył, tak jak się włącza pan we wszystkie inicjatywy, które pan przeprowadza, również zorganizowanie takiej i dofinansowanie zawodowej grupy kolarskiej, żebyśmy to Mazowsze mieli również w peletonie, nie tylko CCC, ale żeby Mazowsze na przykład pod szyldem BDC skupiło tych wszystkich kolarzy, którzy by stanowili tą czołówkę również, nie tylko polską, ale i światową. Mam taką nadzieję. Zwróćcie uwagę, jakie mamy piękne logo, prawda? Ono dzisiaj tutaj pięknie grało na całym wyścigu. Mazowsze serce Polski, a Polska serce Europy, więc naprawdę myślę, że popracujemy nad tym. Właśnie, a ponieważ ono jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo wymowne, Mazowsze, tak samo jak Niepodległa, tak samo jak Bitwa Warszawska, te wszystkie, które tutaj nam hasła przyświecają, chociażby BDC, to są wszystko proste nazwy, a jak dużo mówiące. I chciałbym, żeby jeszcze to Mazowsze znaczyło jeszcze więcej. Tak, jesteśmy o tym przekonani, że tak będzie.